Moi drodzy, mamy wielką przyjemność gościć dziś dwójkę młodych, fantastycznych aktorów, którzy od dzisiaj na ekranach kinowych w polskiej superprodukcji e, Czerwone Maki, Nikolas, Przegoda, Magdalena Żak. Dzień dobry, moi drodzy. Witam serdecznie. E, bardzo się cieszę, że z nami jesteście i że w dniu e, tak ważnym dla aktorów, kiedy film pojawia się e, na ekranie, jesteście tutaj z nami w Chibizet. Moi drodzy. To jest tak, że jak myśli się o kinie historycznym, zwłaszcza Made in Poland, to myśli się trochę o takim kinie pompatycznym, takim kinie pomnikowym. A tu tego nie ma. Jak było Wam, jako młodym aktorom, znaleźć się w środku takiego ogromnego filmowego przedsięwzięcia? Zacznijmy od Magdy. To było niesamowite przeżycie i nadal to czuję, nadal to przeżywam. Niesamowite były też przygotowania do filmu. Nigdy ten, nie, nie spotkałam się z takim rozmachem produkcji. Miałam zorganizowane. Spotkania z doktorem chorwackim, który uczył mnie, jak prawidłowo wykonywać pewne zabiegi, które właśnie musiałam zrobić w filmie. Bo powiedzmy, że Twoja postać to sanitariuszka. To tak, pola to sanitariuszka. Mieliśmy także przygotowanie fizyczne. Musieliśmy bardzo uważać na wagę. No i właśnie też na, na, na to, co jemy, na, na dietę, to było naprawdę takie przygotowanie, pełne przygotowanie do, do filmu. Nikolas, scena, która otwiera e, ten film e, to jest e, takie rasowe kino e, przygodowe, bo to jest ujęcie, które jest takim ukłonem dla Stevena Spielberga i Indiana Jonesa, to jest e, ujęcie, które jest pewnie też ukłonem <grym> dla tych wszystkich, którzy grają w gry przygodowe, na przykład One to pewnie tam zobaczą e, niektóre motywy, które, które, które są e, doskonale przeniesione na ekran i osadzone w tych realiach na, naszych, e, polskich, ze względu na te historię. E, jak się nagrywa sceny? Gdzie? Musisz dostać się do pomieszczenia z wytrychem Potem skakać, potem biec Potem jeszcze robić parę fikołków Jest pościg, są żołnierze Cały wielki targ w Iranie Jak to ujęcie powstało? Ujęcie, które otwiera film, bardzo, bardzo widowiskowe A więc dużo rozmów trwało na temat tego ujęcia Razem z Krzyśkiem, jak to ma wyglądać w jaką Mówimy jaką stronę, o operatorze idziemy. i o reżyserze Dokładnie tak i na samym początku, jak zaczęliśmy kręcić tą scenę, to też Krzysiek mi wyjaśnił, że no ja, ja też muszę być tym takim cwaniaczkiem, cwaniaczkowaty styl tutaj wnieść na, na ekran. I starałem się też właśnie, żeby to tak wyglądało i co mogę jeszcze o tym powiedzieć, to dla mnie to, był, to była czysta przyjemność grać właśnie tą postać i w takim stylu, jak, jak to widać na ekranach. I super się kręciło tą scenę, naprawdę super i też e, można było poczuć e, tak naprawdę hollywoodzkie, hollywoodzkie kino. No właśnie, bo to jest jeden z tych niewielu polskich filmów, e, które zaczynamy oglądać i no wiecie jak to jest, jak wchodzi się do kina i ogląda się polski film, no będą pokazywali, żeby, żeby nie było widać, że jest biednie, ale to nie jest biednie, to jest ogromny rozmach. Jak wygląda na planie, bo to jest, zawsze mnie ciekawiło też jako widza. Um, ustawienia choreografii, na przykład waszych dialogów, które przechodzą od jednej do drugiej sceny bez cięcia tak naprawdę. Do tego są statyści, którzy tam gdzieś noszą różne rzeczy, żołnierze, sanitariusza, e, pacjenci szpitala polowego, jeżdżą samochody. Jak to się robi, żeby to wszystko na ekranie e, wyglądało tak od niechcenia? Jak to się ustawia? Magda powie to chyba też, że ja jestem pewna, że to zasługa wspaniałej ekipy, no ale też reżysera Krzysztofa Łukaszewicza, który bardzo dobrze organizował pracę właśnie na planie, miał wizję. To znaczy Krzysiek wiedział czego chce i nie było zbędnych dubli. Wchodziliśmy na plan bardzo przygotowani i mm, najlepszym e, nie mieliśmy nadgodzin, co jest e, najlepszym e, poświadczeniem na to, że ta praca była bardzo przemyślana i zorganizowana. To jest tak, że e, znaleźliście, znaleźliście się wśród bardzo wielu fantastycznych, słynnych polskich aktorów e, w wielkiej produkcji. Jaka była Wasza droga do tej produkcji? E, jak to się stało, że to właśnie Wy? Zostaliście tymi postaciami, tymi aktorami, którzy de facto, mimo młodego wieku, wyniesiecie na swoich barkach całą tę historię. Magda, jak to było w Twoim przypadku? Z tego co słyszałam od reżysera, to widział mnie w takim serialu, w którym grałam kilka lat temu. Serial miał tytuł Znaki. No i ja z Krzyśkiem spotkałam się jeszcze przed filmem. Zaprosił mnie do takiego krótkiego metrażu, który yy, zrobiliśmy. Yy, no i myślę, że, nie wiem, może po prostu miał do mnie zaufanie i. No i udało się. No e. i udało się, dobrze. 50 sekund jeszcze dla, yy, dla Nikolasa. A ty, jak, jaka była twoja droga? O mnie to był tak naprawdę złoty strzał pod sam koniec, już tak naprawdę zamkniętego castingu na rolę Jędrka. Dostałem zaproszenie na casting i tak naprawdę po tym pierwszym castingu, gdzie się spotkałem w ogóle z Magdaleną i odegraliśmy swoją scenę. Dowiedziałem się, że mam tą rolę, więc to był tak naprawdę na ostatni moment, zostałem wyłapany i wzięty do tego projektu, i no nic tylko mogę być wdzięczny i. Złoty strzał dla mnie. I oczy mu się świecą, proszę Państwa. Oczy mu się świecą. Powracamy do rozmowy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, gwiazdami filmu Czerwone Maki, opowieści o bitwie o Monte Cassino. Nikolas przygoda Magdalena Żak, grający główne role w tym filmie, Jędrka i Poli. Raz jeszcze, dzień dobry. Dzień dobry, ja witam dzień dobry. serdecznie. Ja bardzo lubię radio, bo to jest taki moment, że można się na dzień dobrować ile, ile, ile kto chce. Kochani, e, byliście w samym środku wielkiej super, e, produkcji wojennej i e, to jest tak ta, taka, ta, taki syndrom tych filmów, taki, m, taka ich cecha, że tam jest mnóstwo gwiazd. Jak się czuliście wśród tych wszystkich wielkich nazwisk? E, Żrawski, Lichota, e, Topa. No to było wielkie <laughs> wow! wow. To, było. to było wielkie wow! E, ja byłam e, bardzo Nieśmielona na początku, ale wiedziałam, e, że muszę przełamać tą nieśmiałość, bo na planie e, to jest przydatne, kiedy przechodzimy na ty, kiedy jest taka bardziej luźna relacja, bo. Łatwiej się wtedy mm, pracuje, ale byłam na początku e, bardzo speszona. Ja się zastanawiałem, jak to jest, żeby osiągnąć taką, e, taką chemię, jaką Nikolas miał z Leszkiem Lichotą. No to jest facet, który jako odwiedził się tym swoim głosem i, i z tą swoją charyzmą, e, to, to, to potrafi e, roztopić lodowiec. Jak to się stało, że Tobie udało się zachować taką równowagę, którą widzimy na ekranie, że wy po prostu no, no, widzimy Was jako równego z równym na tym planie. Tak. E, niesamowite w ogóle uczucie grać też u boku Leszka też e, Duża jego zasługa, to jak, e, jakie rady cenne mi dawał jako młodszemu aktorowi. E, I ja też czułem to, jak oglądałem gdzieś tam te sceny po, po, po kręceniu, że. że no My jesteśmy idealnym duo do tego, żeby to zagrać, i no nic, no tylko, tylko się cieszyć, że miałem taką okazję zebrać to to doświadczenie. Był. Tak, tak, tak. Taki mentor. Y jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, moi drodzy. Bo tam się pojawia oczywiście tak, jak to w tej historii było, y y niedźwiedź y y Wojtek. Y on jest stworzony komputerowo. Jak on. Y jak on y jak on grał z tobą? Właśnie, on nie jest do końca stworzony komputerowo, on, on ma poprawki komputerowe, aczkolwiek uh -huh. na uh -huh. samym planie on był skonstruowany. W środku Aha. był człowiek, który poruszał Aha. jego rękami, poruszał się głową Aha. i tak dalej, ale Aha. jeżeli chodzi o oczy, dźwięk i tak dalej, to wszystko sterowane było drugim pilotem, Aha. elektronicznie wszystko. Więc... Aha. Jak ci się grał z niedźwiedziem? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wiadomo, że to jest jakby sztuczne zwierzę, więc no tak, ciężko jakby nawiązać taką super relację i tak dalej, ale mam z nim jedno fajne wspomnienie, o które mogę opowiedzieć oczywiście, na szybkości. Oczywiście, oczywiście. Że w momencie, kiedy szedłem na plan filmowy, to gdzieś tam schowali właśnie misia Wojtka w krzakach i miałem wrażenie, że, że tam jest prawdziwy niedźwiedź i nie chciałem wejść na plan, bo się bałem tam przejść. <grym> Moi drodzy, na koniec tej <grym> części radiowej naszego spotkania, bo przypominam, że w rozszerzonej wersji ta rozmowa także w podcaście się pojawi, powiedzcie nam króciutko, e, zacznijmy teraz od Magdy, e, scena w tym filmie, która e, została ci najbardziej w pamięci. Myślę, że scena z Jędrkiem, kiedy mówię, opowie, relacjonujesz e, moje zejście z m, pola bitwy, ja zostałam, moja bohaterka została ranna. E, Tę scenę mam w pamięci, dlatego że robiliśmy ją w bardzo trudnych warunkach. W Chorwacji mm -hmm. e, biał wtedy taki bardzo silny wiatr, bora, taki halny u nas. Mm -hmm. e, I cała ekipa pion charakteryzacji, e, kostiumów, e, wszyscy trzymali e, namiot, e, żebyśmy mogli dokończyć nie zwiałam. No na szczęście, nie. E, a ty, Nikolas? Twoja u mnie, scena? U mnie to pewno wiele scen kaskaderskich, gdzie mogłem się wykazać moją sprawnością fizyczną, i e, na pewno jedna z tych, ale bardzo jedna mocno zapadła mi w pamięci, którą dosyć mocno przeżywałem później e, po planie, to e, momencie ta, mm, tamowania krwi e, u oficera Tak. To jednego. jest mocna scena, e, nie spoilerujemy więcej. Tak. Magdalena Żak, Nikolas, przygada nasi dzisiejsi goście. Moi drodzy, wy macie na kranie naprawdę świetną chemię, a Niklas wspomniał, że też no tak naprawdę na ostatni moment spotkaliście się na castingach. Jak się taką chemię tworzy? żeby było widać na ekranie, żeby po prostu nie ściemniacie, tak? Bo powiem ci, jak ty tak do niej smoliłeś te, te cholewki nie raz, nie dwa, mm -hmm. e, no to, to to rzeczywiście widać i to jest pięknie zagrane z jednej i z drugiej strony. E, ona, która jest młoda, ale już też psychicznie bardziej dojrzała, patrzy inaczej na, na, na życie. Bardziej jak kobieta, niż jak dziewczyna. Mm -hmm. I on, który po prostu jest no, zakochany tak, że bardziej być nie może, rycerz na białym koniu, no, a ona go nie chce. Jak to się robi, żeby to tak wyglądało, jak u Was wygląda? E, wydaje mi się, że u nas e, możliwe, że nasze prywatne doświadczenie z związków mm. naszych e, pozwoli nam przenegocjować to, jak, ta, jak to wszystko powinno wyglądać. E, I też nie, nie dzieli nas jakaś duża różnica wiekowa, więc mm. myślę, że to też to odegrało myślę, główną rolę. Może dlatego, że jesteśmy ze Śląska. E, to jest jakieś takie, myślę, łączące. A z jakich dzielnic? To, no, Nikolaus jest z Katowic, tak, a ja tak. jestem z Częstochowy i w Katowicach jako dziecko bardzo często bywałam, bo to było jedyne duże miasto w okolicy. To ja wam coś powiem, ja się urodziłem w Częstochowie, ja studiowałem w Katowicach i też tam długo mieszkałem. O. 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 Sami swoi, tak. sami swoi. Myślę też, że prywatnie jakoś bardzo się dogadaliśmy, my się w ogóle poznaliśmy przed filmem chwilę i dopiero Aha. później okazało tak, się, że, tak, że gramy razem, razem w, właśnie w filmie. Słuchajcie, jaka była Wasza reakcja? Tak, jeszcze na koniec chciałem Was zapytać, kiedy już Wy, jako widzowie, zobaczyliście ten film, patrząc już na zmontowane efekty, na muzykę, która też jest w tym filmie piękna, na to wszystko, co tam się magicznego dzieje. Jakie to było uczucie? Wczoraj siedzieliśmy na. O uroczystej premierze z Nikolasem obok siebie. I cały czas komentowaliśmy to w jakiś sposób, kibicowaliśmy sobie nawzajem. Po prostu targały nami emocje. Myślę, że gdyby to sfilmować, nasze miny, to by był niezły, niezły making of, tak zwany. W każdym razie ta energia na ekranie jest bardzo duża i jest okazja i do tego, żeby się w tym filmie zanurzyć, uśmiechając się, ale też pyta za serce, chusteczki się też przydadzą no i dzieje się tam bardzo, bardzo wiele, wiele rzeczy związanych z tym, co lubimy w kinie wojennym, czyli wybucha, to i owo, jest akcja, jest napięcie Mm, I e, no cóż, no nie będziemy spoilerować, no musicie po prostu Państwo sami ten film zobaczyć. Czerwone maki, fantastyczny film o bitwie Monte Cassino. Masa wzruszeń, masa przygód, no i dwójka fantastycznych aktorów, którzy niosą jak na skrzydłach ten film, nasi dzisiejszy goście Magdalena Żak i Nikolas Przegada Bardzo wam dziękuję Dzięki. za wistepcie lizady. Dzięki bardzo.